Za stadionu Bydgoskiej Polonii przy ulicy Sportowej witam Państwa Intermedia Group. Finał krajowych eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Awans uzyska pierwszych 7 zawodników. 8 będzie rezerwowym. Oto lista startowa dzisiejszego turnieju. Z numerem 1 Patryk Pawlaszczyk, RKM Rybnik. Numer 2 to Paweł Miesiąc, Marma, Polskie Folie Rzeszów. Numer 3 Krystian Klecha, Budlek z Polonia Bydgoszcz. Janusz Kołodzi z numerem 4 z Unii Tarnów z piątką, a Pator Adriana Toruń, Marcin Jaguś, numer 6 to Norbert Kościuch z Unii Leszno, z numerem 7 Michał Rejkowski, Mars RTV, AGD Gorzów Wielkopolski, z numerem 8 Mirosław Jabłoński, Lotos Gdańsk, numer 9 Karol Zombik, a Pator Adriana Toruń, z numerem 10 Mateusz Szczepaniak z Łomreks Włókniarz Częstochowa, numer 11 Paweł Chlip, Mars RTV, AGD Gorzów Wielkopolski, z numerem 12 Adrian Miedziński, a Pator Adriana Toruń, numer 13 Marcin Rympała, Unia Tarnów, numer 14 Krzysztof Kasprzak, Unia Leszno, z numerem 15 Krzysztof Buczkowski, Budlek z Polonia Bydgoszcz i z numerem 16 Zbigniew Suchecki, Zetkarzec Kronopol, Zielona Góra. Rezerwowym będzie w dzisiejszym dniu Robert Kasprzak z Unii Leszno. Jeden z liderów z drużyny Gorzowa, Paweł Chlip. Nikt w Gorzowie nie wyobraża sobie takiej sytuacji, abyś nie awansował do finału. Presja jest potworna. Tor w Bydgoszczy jest bardzo specyficzny. Jaka jest recepta na to, aby dzisiaj wygrać? No, recepta jest jedna. Trzeba mieć szybki motor i trzeba poprawnie jechać. No, ja nie odczuwam tej presji. Ja po prostu wiem, że no, będzie na pewno dzisiaj ciężko, nie będzie łatwo. No trudno, no co? No, jest taka ekipa, trzeba jechać i jak chce się myśleć o wejść do finału Mistrzostw Świata, to nie wolno przejmować się takimi zawodami. Trzeba po prostu jechać jak najlepiej. No, kibice oczekują na pewno awansu, ale myślę do tych już dalszej jazdy. No, ja będę starał się, żeby jechać jak najlepiej. Zobaczymy, jak to będzie. To osoby, które są bardziej zrównoważone i nie kładą takiego nacisku, mówią spokojnie, jeżeli nie awansuje, ma jeszcze czas. No tak, mam jeszcze czas, także ja w tym roku się bardziej skupiam na, chcę się skupić bardziej na mistrzostwach Europy juniorów, jak na mistrzostwa świata, bo mistrzostwa świata mam jeszcze trochę czasu, na mistrzostwa Europy już nie mam czasu, mam już ostatni rok, także no, zobaczymy, będę walczył tu i tu, a jak będzie, to się okaże. Powodzenia, Paweł, wielkie dzięki. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców Stali Gorzów i całego Żla. Wielu mi mówiło, że jego awans do finału jest wielką sensacją. Czy taką sensacją będzie dzisiejszy jego występ? Nie wiem, czemu. Ja też się sobie zdziwił, że w ogóle awansowałem. Myślałem, że w Szefopolu będę tam, że będę jechał po jakieś w ogóle, nie wiem, żeby jakiś punkt zdobyć, a tutaj, nie wiem, sprzęt mi pasował, tor mi pasował i udało się jakoś awansować. Czy miałeś okazję jeździć na torze w Bydgoszczy? Jeżeli tak, to jak ci się jeździło? Nie miałem jeszcze okazji jeździć. Będzie debiut twój dzisiaj, jakbyś ten tor ocenił? Twardy, miękki, taki jaki lubisz, czy zupełnie skrajny? Twardy, jak zawsze, jak zwykle podobno w Bydgoszczy taki tor jest, taki jest dzisiaj. Czy lubię taki tor? Nie, wolę bardziej przyczepniejszy niż taki jak dzisiaj. Start jest wyjątkowo twardy, my w Rybniku cały czas startujemy z przyczepnych startów. Nie wiem, ciężko będzie się dopasować. W pierwszym biegu z pierwszego pola, czy dopiszemy na tym czerwonym kółku w programie 3 punkty? Nie wiem, zobaczymy po biegu. I rozpoczynamy pierwszy bieg dzisiejszych zawodów. Patryk Pawlaszczyk w kasku czerwonym, pierwsze pole startowe. Paweł Miesiąc, kask niebieski, drugie pole startowe. Krystian Klecha, reprezentant gospodarzy. Pole trzecie i kask biały w kasku żółtym. Z pola czwartego faworyt tego biegu Janusz Kołodzi. Kołodzi spóźnił start. Bardzo szeroko teraz pod całą bandą, ale nie dał rady. Patryk Pawlaszczyk jak na razie jest na drugiej pozycji. Kołodzi bardzo szeroko teraz przy krawężniku prowadzi w kasku białym Krystian Klecha. Błąd teraz Patryka Pawlaszczyka, zostawił zbyt dużo miejsca Kołodziejowi. Na tyle doświadczony zawodnik jak Janusz Kołodziej potrafi to wykorzystać. Patryk Pawlaszczyk jest w tej chwili trzeci, zamyka stawkę rywali Paweł Miesiąc. Dość spora przewaga Krystiana Klechy, tak dobrej postawy od pierwszego biegu tego zawodnika chyba się nikt nie spodziewał, nawet jego kibice tutaj w Bydgoszczy. Janusz Kołodziej ze sporą stratą, tak samo Patryk Pawlaszczyk próbuje w tej chwili napędzać się po szerokiej, szuka tam przyczepności Paweł Miesiąc, ale myślę, że to jeszcze nie pora i miejsce na to, dopiero pierwszy bieg, ta przyczepna nawierzchnia
po Bydgoszczy, tam gdzie lubi jeździć Tomasz Golob, myślę, zrobi się po kilku dopiero biegach. Krystian Klecha, pierwsze miejsce i 3 punkty, 2 punkty dla ambitnie jadącego Janusza Kołodzieja, 1 dla Patryka Pawlaszczyka, który po dwóch swoich błędach stracił 2 pozycje i ostatni bez punktu w tym biegu, Paweł Miesiąc, reprezentant Marmy Polskich Folii Rzeszów. Przed nami drugi bieg, w pierwszym biegu bez walki Marcin Jaguś. W kasku czerwonym, w kasku niebieskim Michał Rejkowski, kask żółty to Mirosław Jabłoński, kask biały Norbert Kościuch. Na razie bardzo twardo na bydgoskim torze, zresztą jak tutaj ostatnio bywa cały czas. Ładnie pojechał Krystian Klecha, ładnie także Janusz Kołodziej, szkoda Patryka Pawlaszczyka, bo ten start był bardzo udany, no ale co z tego, kiedy objechali go bardziej doświadczeni zawodnicy. Dobrze, w kasku czerwonym Marcin Jagoś, ale za późno złożył się, sparował się na czoło w kierunku w kasku niebieskim Michał Rejkowski. On jest pierwszy, drugi, w tej chwili Mirosław Jabłoński, jak cień za swoim kolegą z Gorzowa, trzeci w kasku białym Norbert Kościuch, zamyka jak na razie stawkę zawodników Marcin Jagoś. Bardzo twardo, myślę, że w późniejszej fazie zawodów to najwyższy odstępie się na zewnętrzną i będzie mógł można popatrzeć na bardzo ciekawe biegi. Michał Rejkowski jest pierwszy, drugi w kasku żółtym Mirosław Jabłoński, który to po zewnętrznej, po wewnętrznej, ale jakoś nie potrafi dać recepty na doskonale jadącego zawodnika Stali Gorzów. W kasku białym na trzeciej pozycji Norbert Kościuch i zamyka stawkę rywali Marcin Jakuś. Teraz próbował po zewnętrznej, ale nie znalazł tam tej przyczepnej ścieżki. I w dalszym ciągu jest czwarty. Z przodu zmniejsza się dystans. Teraz atak Mirka Jabłońskiego po zewnętrznej, ale nie dał rady. Nie dał rady Mirek Jabłoński. On jest drugi, pierwsze miejsce i 3 punkty dla Michała Rajkowskiego. 2 zdobywa Mirosław Jabłoński. 1 dla Norberta Kościucha i bez punktu w tym biegu Marcin Jaguś. Na razie bez większych emocji być może będą w biegu trzecim Mateusz Szczepaniak w kasku czerwonym, Paweł Chlip w niebieskim w kasku białym, Karol Zombik i najbliżej bandy z czwartego pola startowego w kasku żółtym Adrian Miedziński, a więc pojedynek kolegów z Torunia, zobaczymy, który z nich okaże się lepszy. Dobrze w kasku żółtym, bardzo niebezpiecznie, bo na tym pierwszym wirażu szeroko, bardzo szeroko próbował wyjść, tu w kasku żółtym Adrian Miedziński. Ale zamknęli go rywale i w tej chwili spadł na trzecią pozycję. Prowadzi w kasku czerwonym Mateusz Szczepaniak. To myślę w tej stawce zawodników jest sporo niespodzianką. Drugi jedzie w kasku białym Karol Zombik. Trzeci jego kolega z toruńskiego Apatora Adrian Miedziński. Zamyka jak na razie stawkę rywali Paweł Chlip. Paweł Chlip, mieli Państwo okazję rozmawiać. Rozmowę z tym zawodnikiem przed zawodami, powiedział, że traktuje je poważnie, ale nie na tyle, aby miało stać się coś poważnego, gdyby akurat nie awansował. Jak na razie stara się jak może, ale nie daje rady. Teraz atak przy krawężniku, zostawił miejsce mu Adrian Miedziński i Paweł Chlip bezlitośnie je wykorzystuje. Z przodu nic nie ulega zmianie, w dalszym ciągu Mateusz Szczepaniak jest pierwszy, drugi jest Karol Zombik, trzeci Paweł Chlip i czwarty Adrian Miedziński. Po serii błędów myślę, że ten bieg dla Adriana Miedzińskiego niezbyt udany. 3 punkty dla Michała Szczepaniaka, 2 zdobywa Karol Zombik, 1 punkt po bardzo dobrym ataku dla Pawła Chliba i bez punktu w tym trzecim biegu Adrian Miedziński. Bieg czwarty i poznamy kolejnych 4 zawodników, ostatnich 4 zawodników, którzy będą walczyli o awans z krajowego finału. Krzysztof Buczkowski w kasku czerwonym, Krzysztof Kasprzak w niebieskim, kask biały to Zbigniew Suchecki i kask żółty Marcin Rępała. No myślę tutaj, że Marcin Rępała i Krzysztof Kasprzak są faworytami, ale ostatni bieg z udziałem Adriana Miedzińskiego pokazał, że wcale tak być nie musi. Buczkowski, Kasprzak, Suchecki i Marcin Rępała. Długo trzymał sędzia zawodników pod taśmą Krzysztof Kasprzak. Na tym pierwszym wirażu jest pierwszy, fantastycznie wszedł tam Marcin Rępała, on jest drugi, trzeci w kasku
czerwonym Krzysztof Buczkowski, jak na razie czwarty, ale bardzo szeroko atakuje po zewnętrznej Zbigniew Suchecki. Zbigniew Suchecki na równo, praktycznie na równo jadącym w kasku czerwonym Krzysztofem Buczkowskim, ten wepchnął go pod bandę, musiał ująć gazu. Zbigniew Suchecki jest w tej chwili czwarty, ale myślę, że to nie koniec ataków tego ambitnego zawodnika. Z przodu nie zmienia się absolutnie nic. Krzysztof Kasprzak pierwszy, drugi Marcin Rpała, trzeci jest jadący w kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski i zamyka jak na razie stawkę zawodników Zbigniew Suchecki. Teraz Marcin Rpała zabiera się za ataki na pierwszą pozycję po zewnętrznej, po wewnętrznej. Jego sutra wypuścił bardzo szeroko motocykl, ale chyba nie da rady. Wybronił się jeszcze Krzysztof Kasprzak. Bardzo ładny pojedynek tych dwóch zawodników i chyba Kasprzakowi wpiszemy 3 punkty. Krzysztof Kasprzak, Marcin Rempała, trzeci był Krzysztof Buczkowski i czwarty, mimo ambitnej pogoni przez pierwsze dwa okrążenia, Zbigniew Suchecki. 3 punkty dla Krzysztofa Kasprzaka, 2 dla Marcina Rempały, 1 zdobywa Krzysztof Buczkowski i bez punktów w tym czwartym biegu Zbigniew Suchecki. Drugą serię rozpoczynamy biegiem piątym. Marcin Rempała w kasku czerwonym, Patryk Pawlaczek w niebieskim, w kasku białym Marcin Jagoś i w kasku żółtym Karol Zombik najbliżej bandy. Marcin Rempała 2 punkty, Karol Zombik także 2 oczka, Marcin Jagoś bez punktu, no i musi tutaj mocno powalczyć o to, aby powiększyć swoje konto punktowe. Patryk Pawlaszczyk, RKM Rybnik, jak na razie 1 oczko w swoim koszyku punktów. Marcin Rempała, Patryk Pawlaszczyk, Marcin Jagoś i Karol Zombik. Znakomicie w kasku czerwonym Marcin Rempała, ale bardzo napędza się po zewnętrznej, w kasku żółtym Karol Zombik. Nie dał jednak rady, Rempała jest pierwszy, drugi Karol Zombik, trzeci w kasku niebieskim Patryk Pawlaszczyk, który jest bardzo blisko jadącego w kasku żółtym Karol Zombika i jak na razie zamyka stawkę rywal jedący w kasku białym Marcin Jagoś. Marcin Jagoś bardzo wolny na starcie, wolny na dystansie, no i widać, chyba że nie ma dzisiaj dnia. Rempała, fantastyczne wyjście ze startu, on prowadzi drugi, w dalszym ciągu jest Karol Zombik, trzeci Patryk Pawlaszczyk, czwarty Marcin Jagoś. 2-0 po dwóch seriach, to niezbyt ciekawa perspektywa, no ale być może Marcin Jagoś jeszcze w następnych trzech swoich biegach poprawi swoje konto punktowe. To już chyba się nic nie powinno zmienić. Marcin Rempała jedzie pierwszy, defekt, teraz ogromny pech Karola Zombika. Wykrakałem chyba w złą godzinę, że się nic nie powinno zmienić. Marcin Rempała pierwszy, drugi Patryk Pawlaszczyk, trzeci przyjechał jedący w kasku białym Marcin Jagoś i bez punktu dojeżdża do mety, ale z defektem na drugiej pozycji Karol Zombik. Krzysztof Kasprzak w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Mateusz Szczepaniak, kask biały to Paweł Miesiąc i żółty Norbert Kościuch. Późno podjechał pod taśmę Krzysztof Kasprzak, jakieś problemy z motocyklem, no mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na jego postawę w biegu szóstym. Popatrzmy. Dobrze ze startu Krzysztof Kasprzak, on jest pierwszy, zbiera się tak pod bandą, jadący w kasku żółtym Norbert Kościuch, ale jak na razie jest na trzeciej pozycji. Kasprzak prowadzi drugi w kasku niebieskim Mateusz Szczepaniak, a więc to jego zwycięstwo w pierwszym biegu nie było przypadkowe. Trzeci Norbert Kościuch, czwarty jak na razie jadący w tym biegu w kasku białym Paweł Miesiąc. On podobnie jak Marcin Jagoś miał po pierwszej serii startów 0 punktów. Teraz bardzo blisko Norberta Kościucha, nie daje jednak rady na tym łuku. Tymczasem z przodu nie zmienia się absolutnie nic. Krzysztof Kasprzak bardzo, bardzo daleko z przodu. Drugi jest Mateusz Szczepaniak. Teraz atak po zewnętrznej części toru Pawła Miesiąca. Nieudany, odparł ten atak Norbert Kościuch. I proszę Państwa, ostatni wiraż. Krzysztof Kasprzak jest pierwszy. Dla niego 3 punkty, 2 oczka zdobywał Mateusz Szczepaniak. 1 punkt, walka do samej mety, ale nie dał chyba rady. Jadący w kasku białym Paweł Miesiąc.
Czekamy w tej chwili na decyzję sędziego, ale z mojego stanowiska komentatorskiego wyglądało to, że trzeci był Norbert Kościuch i tak też jest. Norbert Kościuch jeden punkt i bez punktu w tym biegu Paweł Miesiąc. Przed nami siódma odsłona dzisiejszego finału. W kasku czerwonym pojedzie Paweł Chlip, kask niebieski Krzysztof Buczkowski, kask biały Michał Rajkowski i Krystian Klecha. BTŻ Polonia Bydgoszcz, tor czwarty, żółty kask. Bieg będzie powtórzony. Powtórzony bieg siódmy. Krystian Klecha, który jest 3 punkty do mety, 2 dla Pawła Chliba, 1 dla Krzyśka Buczkowskiego. Bez punktu w tym biegu rezerwowy Robert Kasprzak. Bieg ósmy będzie kończył drugą serię startów w kasku czerwonym. Janusz Kołodziej, kask niebieski to Mirosław Jabłoński, biały Adrian Miedziński. No i będzie musiał się napocić, aby dobrze wypaść w tym biegu. Zero w pierwszym starcie to na pewno spora niespodzianka. Uzupełnia stawkę zawodników biegu ósmego w kasku żółtym Zbigniew Suchecki. Zbigniew Suchecki, 0 punktów na koncie tego zawodnika. Podobnie Adrian Miedziński, 2 oczka ma Mirek Jabłoński i 2 punkty ma także Janusz Kołodziej. Dobry start jadącego w kasku białym Adriana Miedzińskiego. Zderzył się z Januszem Kołodziejem, no i zobaczymy jaka będzie decyzja sędziego. Leży na razie na to, że Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej będzie wykluczony z powtórki biegu ósmego. Sędzia uznał, że zawodnik upadł z własnej winy, nadział się na motocykl Adriana Miedzińskiego i będzie z tego, z powtórki biegu ósmego wykluczony, a więc po dwóch seriach Janusz Kołodziej będzie miał tylko 2 oczka na swoim koncie. Przed nami powtórka biegu ósmego bez wykluczonego Janusza Kołodzieja. Mirek Jabłoński w niebieskim, Zbyszek Suchecki w żółtym i w kasku białym Adrian Miedziński. Dobrze, ponownie Adrian Miedziński, ale Mirosław Jabłoński jest pierwszy. Teraz błąd Adriana Miedzińskiego, ale naprawia swoją pomyłkę bardzo szeroko. Teraz Mirosław Jabłoński musi uważać, bo po zewnętrznej czyha Adrian Miedziński i fantastycznym atakiem próbował przejść na pierwszą pozycję, ale Adrian Miedziński upada. Nie uderzył plecami w bandę. Ale wyglądało to wszystko bardzo groźnie, nie było tam miejsca na złożenie się. Myślę, że Adrian Miedziński, tutaj ja nie chcę być wyroczniem, ale Adrian Miedziński pojechał troszeczkę zbyt brawurowo. Nie była to wina Mirka Jabłońskiego. On prowadził zdecydowanie. Adrian Miedziński mógł bardziej przemyśleć sobie swój atak i myślę, że on z tego biegu będzie wykluczony. Adrian Miedziński, w tej chwili mam decyzję sędziego, jest wykluczony z powtórki biegu ósmego. Powtórka biegu ósmego bez historii. Wygrał Mirek Jabłoński przed Zbigniewem Sucheckim, a przed nami już bieg dziewiąty. Patryk Polaczek w kasku białym, w kasku czerwonym Norbert Kościół, kask żółty to Paweł Chlip i kask niebieski to Zbigniew Suchecki. Kościół Suchecki, Pawlaszczyk i w kasku żółtym Paweł Chlip. Dobry start Pawła Chlipa z czwartego toru, ale spóźni mi co wejście w łuk. Pierwszy jest w kasku czerwonym w tej chwili Norbert Kościół. To na pewno niespodzianka, ale znając Pawła Chlipa będzie jechał do końca. On w tej chwili jest na trzeciej pozycji, blokuje go bardzo umiejętnie w kasku niebieskim Zbigniew Suchecki, ale musiał uznać wyższość swojego rywala z Gorzowa. Norbert Kościół jest pierwszy, drugi Paweł Chlip, trzeci Zbigniew Suchecki, jak na razie czwarty. Teraz atak przy krawężniku, Patryk Podlaszczyk nie dał rady
być może na następnym wirażu osiągnie swój cel. Jeszcze jedno okrążenie, będzie mi jasną sytuację Norbert Kościuch. Paweł Klip teraz bardzo blisko był Zbigniewa Sucheckiego, Patryk Pawlaszczyk, ale nie dał rady. Odparł ten atak Zbigniew Suchecki, bardziej doświadczony zawodnik Zielonej Góry, i on dowiedzie jedno oczko do mety. Tak też się dzieje, ale bardzo ładna walka pomiędzy Zbigniewem Sucheckim i Patrykiem Pawlaszczykiem. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Norberta Kościucha, 2 zdobywa Paweł Chlip, 1 dla Zbyszka Sucheckiego, i bez punktu w tym biegu Patryk Pawlaszczyk. Bieg 10 bez historii wygrał ze sporą przewagą Adrian Miedziński przed Marcinem Jagusiem, Krzyśkiem Boczkowskim i Pawłem Miesiącem z Rzeszowa. Przed nami bieg 11 w kasku czerwonym Mirosław Jabłoński, kask niebieski to Karol Zombik. Był najlepszy po dwóch seriach zawodników toryńskiego, a teraz zobaczymy, czy będzie także najlepszy po trzech. Kask biały to Krystian Klecha i trzecie pole i tor czwarty, najbliżej bandy, Krzysztof Kasprzak w kasku żółtym. Kasprzak jest tutaj faworytem, 2 trójki, niepokonany jak na razie na bydgoskim torze, ale Krystian Klecha także jak na razie komplet. No i zobaczymy. Krzysztof Kasprzak szeroko pod bandą, teraz Krystian Klecha przedzierał się do przodu, zamknięty przez swoich rywali i leży na torze. Bieg będzie przerwany. Tymczasem zdołał już wysforować się na prowadzenie Krzysztof Kasprzak, ale ten bieg to już historia. Najważniejsze jest zdrowie zawodnika, aby nic Krystianowi się nie stało. Wykluczony zawodnik w kasku białym Krystian Klecha z powtórki biegu 11. To oczywiście nie podoba się bydgoskim kibicom, wszak Krystian Klecha jest zawodnikiem miejscowym. No, decyzje sędziego wzbudzają tutaj wiele, wiele kontrowersji, ale jak na razie on tutaj jest panem i władcą, a nie kibice. I niestety, czy kibicom się to podoba, czy nie, czy podoba się to zawodnikom, czy nie, muszą takiej decyzji się podporządkować. Powtórka biegu 11 bez wykluczonego Krystiana Klechy, kask czerwony Mirosław Jabłoński, kask niebieski Karol Zombik i kask żółty Krzysztof Kasprzak. Myśmy, proszę Państwa, oglądali powtórkę upadku Krystiana Klechy. Oczywiście opinie są podzielone tutaj co do słuszności decyzji sędziego. My mamy własne, ale zachowamy je oczywiście dla siebie. Krzysztof Kasprzak, 4. pole, pole drugie, kask niebieski Karol Zombik i pierwsze pole, kask czerwony, najbliżej krawężnika Mirosław Jabłoński. Zielone światło zapaliło się, Mirek Jabłoński, najlepszy dojazd do tego pierwszego wirażu, ale po zewnętrznej fantastyczny atak Krzysztofa Kasprzaka. Znakomicie pojechał Kasprzak na tym pierwszym wirażu, spóźnił nieco start, ale to, co zrobił na tym pierwszym wirażu, zasługuje na wielkie słowa uznania. Krzysztof Kasprzak jest pierwszy, drugi Karol Zombik, trzeci jedzie w tej chwili Mirosław Jabłoński. No i zobaczymy, w tym biegu chyba już nic nie powinno się zdarzyć, no chyba żeby jakiś defekt dosięgnął którykolwiek zawodnik. Kasprzak prowadzi, drugi jest Karol Zombik, trzeci w tej chwili daleko już za prowadzącą dwójką Mirosław Jabłoński stara się atakować Kasprzaka Karol Zombik. Ta przewaga Krzysztofa Kasprzaka nie jest do końca bezpieczna, ale jak na razie Karol Zombik nie daje rady. Teraz zszedł do wewnętrznej części toru Kasprzak, jakby przeczuwając tam atak Karola Zombika, ale wcale nie musiał tego robić. Bezpieczna przewaga właściwie od startu do mety. Krzysztof Kasprzak, pierwsze miejsce i 3 punkty, 2 zdobywa Karol Zombik, 1 dla jadącego w tym biegu w kasku czerwonym Mirka Jabłońskiego. Bieg 12, który będzie kończył trzecią serię startów, kask czerwony Marcin Rempała, kask niebieski Janusz Kołodzia, więc dwójka startowa.
zatowarzyszy w biegu 12. Będą mieli jadącego w kasku białym Mateusza Szczepaniaka i czwartym do Brydża jest Michał Rajkowski. Michał Rajkowski, pierwszy bieg, trójka, później taśma, więc wielka niewiadoma, jak będzie teraz. Janusz Kołodziej ma na swoim koncie 2 punkty, wykluczony z jednego biegu. Marcin Rępała 5 punktów, no i Mateusz Szczepaniak także 5 oczek na koncie tego zawodnika. Dobrze, jadący w kasku czerwonym Marcin Rępała, on prowadzi. Janusz Kołodziej, fantastyczny atak przy bandzie, przemknął jak koło furmanki obok jadącego w kasku białym Mateusza Szczepaniaka. Teraz Kołodziej przychodzi na pierwszą pozycję, wyprzedza Marcina Rępałę. Poza mężczyzną nieprawdopodobnie szybki motocykl Janusza Kołodzieja, ale myślę tutaj, że Marcin Rępała nie będzie specjalnie forsował tej pierwszej pozycji. Wie, że jego kolega ma tylko 2 punkty. Marcin Rępała, przypomnę, miał po dwóch seriach 5 oczek. No i da swojemu koledze wygrać. Marcin Rępała drugi, trzeci. Mateusz Szczepaniak jak na razie zamyka stawkę rywali. Michał Rajkowski, będzie bardzo ciężko jemu tutaj przedrzeć się do przodu. Genialna wręcz postawa juniorów Unii Tarnów. Teraz ogromny pech Janusza Kołodzieja. Defekt na prowadzeniu. Cóż za ogromna strata. On na pewno sam w to nie potrafi uwierzyć. Marcin Rępała 3 punkty, 2 punkty dla Mateusza Szczepaniaka, 1 dla jadącego w tym biegu w kasku żółtym Michała Rajkowskiego i bez punktu w tym biegu Janusz Kołodziej. 2 wykluczenie, defekt, a więc tylko 2 oczka po dwóch seriach. No i sytuacja Janusza Kołodzieja zaczyna robić się bardzo nieciekawa. Na Państwa ekranach Janusz Kołodziej jechał doprawdy genialnie w tym biegu, no złośliwej rzeczy martwych. Niestety na ostatnim wirażu, na ostatniej właściwie prostej spowodowało, że nie ukończył tego 12 biegu. Na Państwa ekranach klasyfikacja po 3 seriach. Patryk Pawlaszczyk ma na swoim koncie 3 punkty, Paweł Miesiąc 3-0. No i chyba tutaj marzenia o wyjściu z tego finału trzeba będzie odłożyć. Krystian Klecha 6 punktów, Janusz Kołodziej tylko 2 oczka, Marcin Jaguś 2 punkty zdobył w swoim trzecim starcie, dopiero ma na swoim koncie 3 oczka, Norbert Kościuch 5, Michał Rajkowski 4, Mirek Jabłoński 6 punktów, Karol Zombik 4, Mateusz Szczepaniak 7, Paweł Chlip 5, Adrian Miedziński tylko 3 punkty, Marcin Rępała 8, Krzysztof Kasprzak 9, Krzysztof Buczkowski 3, Zbyszek Suchecki 3 i rezerwowy Robek Kasprzak 0. Bieg 13, kask żółty Patryk Pawlaszczyk, kask czerwony Michał Rajkowski, niebieski to Adrian Miedziński i kask biały Krzysztof Kasprzak będzie miał niesamowicie ciężkie zadanie. Adrian Miedziński musi gonić tą czołówkę, ale przeciwnika ma nie byle jakiego, bo Krzysztof Kasprzak to niesamowicie solidna i uznana firma. 3 trójki dzisiaj w Bydgoszczy, genialna wręcz dyspozycja. No i zobaczymy, czy w biegu 13 Krzysiek powiększy swoje konto punktowe o kolejne 3 oczka. Dobry start zawodnika w kasku niebieskim Adriana Miedzińskiego. On jest pierwszy. Krzysztof Kasprzak teraz ciął do krawężnika. Zrobił mu bardzo dużo miejsca Michał Rajkowski. On jest w tej chwili trzeci, czwarty, Patryk Pawlaszczyk. A z przodu nadal prowadzi Adrian Miedziński, Krzysztof Kasprzak bardzo, bardzo blisko, musi bardzo uważać, bo Kasprzak będzie grać do samego końca. Adrian Miedziński jest pierwszy, drugi, Krzysztof Kasprzak trzeci, jedzie w kasku czerwonym reprezentant Mars RTV AGD,
Michał Rajkowski, teraz atak Rajkowskiego po zewnętrznej części toru na pozycję Krzysztofa Kasprzaka, ale nieudany czwarty, bez szans na jakiekolwiek punkty w tym biegu Patryk Pozaszczyk. Adrian Midziński, Krzysztof Kasprzak, trzeci Michał Rajkowski, czwarty Patryk Pawlaszczyk. To wyniki 13 odsłony dzisiejszego turnieju. W kasku czerwonym Paweł Miesiąc, kask niebieski. Marcin Rępała, kask biały. W biegu 14 to Mirek Jabłoński i kask żółty Paweł Chlip. Ciekawa obsada biegu 14. Zobaczymy, czy Marcin Rępała wygra po raz trzeci dzisiaj. Na razie 8 punktów, 5 punktów Pawła Chliba, 6 oczek Mirka Jabłońskiego i jak na razie Paweł Miesiąc najsłabszy w tej stawce, 3 biegi na 0. No teraz będzie miał okazję do podreperowania swojego dorobku. Dobre pierwsze pole startowe, no ale zobaczymy, czy Paweł Miesiąc będzie w stanie w tym biegu jeszcze powalczyć. Nieźle Paweł Miesiąc ze startu, ale zamknięty przez rywali. Marcin Rępała fantastycznie, ale teraz zawahał się przy wejściu z łuku. Nie miał tego problemu przy wejściu w drugi wiraż, jest pierwszy. Drugi Paweł Miesiąc, trzeci jedzie w kasku żółtym. Paweł Chlip zamyka jak na razie stawkę zawodników Mirek Jabłoński. Bardzo daleko z przodu Marcin Rępała czuje się jak ryba w wodzie na tym bydgoskim torze. Broni się jak tylko może w kasku czerwonym Paweł Miesiąc przed atakami Pawła Chliba. Jeszcze jedno okrążenie, gdyby Paweł Miesiąc zdobył te punkty do mety, byłyby to pierwsze oczka na koncie. Bardzo blisko teraz obok siebie Mirek Jabłoński i Paweł Chlip, za szeroko pojechał Paweł Chlip, atakując pozycję Pawła Miesiąca i o mały włos wykorzystałby to Mirek Jabłoński. Tak się jednak nie stało. Pierwsze miejsce i 3 punkty dla Marcina Rępały. 2 zdobywa Paweł Miesiąc. 1 oczko trafia na konto Pawła Chliba i bez punktu w tym biegu Mirek Jabłoński. W biegu 15 podobnie pojawił się na torze Krystian Klecha, który wygrał po krótkiej walce z Mateuszem Szczepaniakiem. Trzeci był Zbyszek Suchecki. Czwarte miejsce zajął, praktycznie nie podejmując walki, Marcin Jaguś. Bieg 16 kończy czwartą serię startów. Pierwsze pole kask czerwony Karol Ząbik. Drugie pole kask niebieski Norbert Kościuch. Trzecie pole kask biały Janusz Kołodziej i czwarte pole kask żółty Krzysztof Buczkowski. Janusz Kołodziej musi w tym biegu wygrać, jeżeli chce myśleć jeszcze o czymkolwiek dzisiaj. To jest plan minimum, oczywiście także trzeba pojechać dobrze w ostatnim swoim starcie, no ale jak na razie musi skupić się na biegu 16. Ogromny pech, wykluczenie, później defekt na prowadzeniu. Myślę, że jego sytuacja wyglądałaby zgoła odmiennie. Cała czwórka w miarę równo. Janusz Kołodziej bardzo szeroko pod bandą, mocno odkręcona matka gazu. Fantastyczny manewr tego zawodnika i jest na pierwszym miejscu. Bardzo szeroko pod bandą, niczym Tomasz Golub. Tutaj jedzie Janusz Kołodziej, drugi w kasku czerwonym Karol Ząbik. Teraz błąd Ząbika zamknął jeszcze swojego rywala w kasku niebieskim Norberta Kościucha, ale było naprawdę niebezpieczne i zamyka jak na razie stawkę rywali. Jedący w tym biegu w kasku żółtym Krzysztof Buczkowski. Kołodziej bardzo daleko z przodu. Nie ogląda się, jedzie, on wie, że musi dowieść te 3 oczka do mety. Janusz Kołodziej, drugi jest Karol Ząbik, trzeci Norbert Kościuch, czwarty w tej chwili jadący w tym biegu w kasku żółtym Krzysztof Buczkowski.
Zero walki na dystansie, jak praktycznie weszli z pierwszego łuku, tak dojechali do mety. 3 punkty dla Janusza Kołodzieja, 2 punkty zdobywa Karol Zumbik, 1 oczko na konto Norberta Kościucha i bez punktów w tym biegu Krzysztof Buczkowski. Przed nami bieg 17 w kasku czerwonym, Patryk Pawlaszczyk, kask niebieski, Mirek Jabłoński, kask biały, Krzysztof Buczkowski w kasku żółtym, Mateusz Szczepaniak. Dobry start Patryka Pawlaszczyka, on jest w tej chwili pierwszy. Ładnie wystartował i w tej chwili prowadzi. Zamknął swoich rywali i myślę, że sensacja mała wisi w powietrzu, bo Pawlaszczyk po 4 seriach miał 3 punkty. Teraz ładnym atakiem na drugie miejsce przedarł się Krzysztof Buczkowski. Trzecie miejsce zajmuje Mateusz Szczepaniak. To myślę jest swego rodzaju niespodzianką, patrząc na wcześniejsze występy Szczepaniaka. I na czwartym miejscu w kasku niebieskim Mirosław Jabłoński, który po dość dobrym początku, no w tej chwili te dwa ostatnie jego biegi są, mówiąc delikatnie, nieudane. Jeszcze jedno okrążenie, szaleje Krzysztof Buczkowski z tyłu, ale na razie Patryk Pawlaszczyk jedzie bardzo, bardzo mądrze, blokuje swojego rywala i myślę, że z ataku Krzysztofa Buczkowskiego już nic nie będzie. Patryk Pawlaszczyk dojeżdża do mety, pierwszy, drugi jest Krzysztof Buczkowski, trzeci w kasku żółtym Mateusz Szczepaniak i czwarty dojeżdża do mety Mirosław Jabłoński. Dla Patryka Pawlaszczyka 3 punkty, 2 punkty trafia na konto Krzysztofa Buczkowskiego, 1 punkt dla jadącego w kasku żółtym Mateusza Szczepaniaka i bez punktu w tym biegu Mirek Jabłońska. Na Państwa ekranach Patryk Pawlaszczyk, zwycięzca biegu 17. Bieg 18 to jeden z 3 ostatnich biegów dzisiejszych zawodów, no chyba że będziemy mieli jakieś biegi dodatkowe. Kask czerwony, Karol Zumbik, pierwsze pole, kask niebieski, Paweł Miesiąc, drugie pole startowe w kasku białym w biegu 18, Michał Rejkowski i w kasku żółtym Zbigniew Suchecki. Najwięcej z całej stawki, bo 6 oczek ma Karol Zumbik, 2 oczka Pawła Miesiąca, 5 Michała Rejkowskiego i 4 Zbyszka Sucheckiego. Dobry start jadącego w tym biegu w kasku czerwonym Karola Zumbika. On jest pierwszy, zakotowało się na wyjściu z pierwszego łuku. Na drugiej pozycji jak na razie jedzie Michał Rajkowski. Kasku niebieski Paweł Miesiąc i zamyka stawkę rywali Zbigniew Suchecki. Dla Zbyszka Sucheckiego niezbyt udane te zawody, jeździ naprawdę słabo. W międzyczasie atak Karola Zumbika na pierwszą pozycję musi bardzo się napocić, bo Michał Rejkowski jedzie w tym biegu naprawdę znakomicie, bardzo szeroko Karol Zumbik, ale ta przewaga jego nie jest na tyle bezpieczna, aby mógł sobie spokojnie jechać do mety. W dalszym ciągu na trzeciej pozycji Paweł Miesiąc, czwarty Zbyszek Słowecki. Karol Zumbik, drugi jest Michał Rejkowski, trzeci Paweł Miesiąc i czwarty bez punktu oczywiście w tym biegu Zbigniew Suchecki. Krystian Klecha, pierwsze pole, kask czerwony, kask niebieski Adrian Miedziński, kask biały Marcin Empałek, kask żółty Norbert Kościuk. No zobaczymy, co zrobi Adrian Miedziński. Bieg prawdy, 6 punktów, to może nie wystarczyć. Jakieś punkty Adrian Miedziński będzie musiał zdobyć. Przeciwników ma nie byle jakich, jak już mówiłem, Krystian Klecha i Marcin Rempała jeżdżą doprawdy genialnie dzisiaj. Może odstaje trochę Norbert Kościuch, ale on wygrywając jeden bieg pokazał, że także potrafi sprawić niespodziankę. Dobrze, kask
pasku niebieskim Adrian Miedziński. On w tej chwili prowadzi, drugi jest Krystian Klecha, trzeci Marcin Pała, Norbert Kościół jak na razie czwarty, ale myślę, że Marcin Pała na tym nie poprzestanie. Miedziński, później Krystian Klecha, Marcin Pała bardzo szeroko. Jest trzeci Norbert Kościół. Jak na razie czwarty szuka tej przyczepności pod bandą Marcin Pała, ale jak na razie zajmuje trzecią pozycję. Z przodu walka o pierwszą lokatę. Adrian Miedziński czuje oddech Krystiana Klech. On wie, że jest bardzo blisko, szaleje z tyłu Marcin Pała. Teraz zejście do krawężnika, fantastyczny atak, podjeżdża Krystiana Klechę. No i myślę, że zostanie z tego biegu wykluczony Krystian Klecha. Drugi raz leży na torze. No ewidentnie podjechał Marcin Rępała, Krystian Klecha. Mamy decyzję sędziego. Marcin Rępała jest z powtórki biegu 19 wykluczony. Przed nami powtórka biegu 19. Krystian Klecha w kasku czerwonym, w kasku żółtym Norbert Kościół i kask niebieski Adrian Miedziński. Oczywiście bieg bez wykluczonego za spowodowanie upadku Krystiana Klechy Marcina Rępały. Dobrze, Adrian Miedziński ponownie, on jest w przodu, drugi Krystian Klecha. Teraz próbował wejść mu pod łokieć Norbert Kościół, ale jak na razie nie dał rady. Jest trzeci, pierwszy prowadzi popularny Miedziak z Torunia, drugi Krystian Klecha, niezwykle twardy, dwa razy na motorze, a proszę zobaczyć, jak fantastycznie dzisiaj jedzie. Norbert Kościół stracił trochę do prowadzącej długi dwójki, ale myślę, że w tym biegu jeszcze wszystko może się zdarzyć, dlatego że te odległości nie są wcale takie duże. Adrian Miedziński ciągle z przodu, ciągle drugi Krystian Klecha, trzeci jest Norbert Kościół, jeszcze półtorej okrążenie, nie może być do końca pewny swego Adrian Miedziński. Ciągle prowadzi, ale ta przewaga jest bardzo mała. Norbert Kościół zbliżył się do dwójki pozostałych rywali, ale jednak nie na tyle, aby namieszać na dwóch pierwszych pozycjach. Adrian Miedziński, Krystian Klecha i Norbert Kościół. Taka jest kolejność biegu 19. 3 punkty dla Miedziaka z Torunia, Adrian Miedziński dla niego 3 oczka, 2 Krystian Klecha, 1 punkt dla Norberta Kościucha i za chwileczkę bieg 20 i po nim przekonamy się, czy trzeba będzie rozegrać jakieś biegi dodatkowe, czy 20 biegów w serii podstawowej wystarczy, aby znaleźć wspomnianą liczbę zawodników, która awansuje dalej. Bieg 20, Krzysztof Kasprzak, dla niego 3 punkty, 2 dla Janusza Kołodzieja, 1 jadący w tym biegu w kasku białym Paweł Chlip i bez punktu Marcin Jaguś. Bieg 21, bieg dodatkowy w kasku żółtym Janusz Kołodziej, kask biały Norbert Kościół, kask niebieski Michał Rejkowski, w kasku czerwonym Paweł Chlip, a więc para Gorzowskiej stali obok siebie, później Norbert Kościół i Janusz Kołodziej. Bieg 21 dodatkowy. Popatrzmy. Przypomnę, zwycięzca awansuje dalej. Zawodnik z pozycji drugiej będzie rezerwowy. Fantastycznie wyszedł w kasku czerwonym Paweł Chlip. On prowadzi, szaleje z tyłu. Janusz Kołodziej przespał. Janusz start i będzie mu bardzo, bardzo ciężko, aby wydrzeć zwycięstwo Pawłowi Chlipowi. Jest już Kołodziej drugi, szeroko, w stylu Tomasza Golewa pod bandą, tam jest bardzo przyczepny, stracił swoją drugą pozycję. Teraz niebezpiecznie podjechał do tego w kasku niebieskim Michała Rajkowskiego. Jest Janusz Kołodziej drugi, ale jak na razie z przodu nie zmienia się kompletnie. Paweł Chlip, Janusz Kołodziej, Michał Rajkowski, Norbert Kościół, tak wyszli ze startu. I tak jadą do mety teraz, atak Janusza Kołodzieja przy krawężniku, jak przyklejony do kredy, może teraz się uda. Paweł Chlip, Janusz Kołodziej, Michał Rajkowski w dalszym ciągu trzeci, w dalszym ciągu czwarty, jadący w kasku białym Norbert Kościół. Paweł Chlip jest pierwszy i to on bezpośrednio awansuje, drugi Janusz Kołodziej, trzeci
i jest Michał Rajkowski, czwarty bez punktu w tym biegu. Norbert Kościuch, a więc już wiemy, że do finału awansowali Krzysztof Kasprzak, awansował także Marcin Rępała, Adrian Miedziński, jest także dalej Mateusz Szczepaniak, jest Karol Zombik, jest w końcu Krystian Klecha i jest także Paweł Chlip. Spotkamy się w Parku Maszyn, będziemy mieli okazję, myślę, porozmawiać z bohaterami dzisiejszych zawodów, a później krótko je sobie podsumujemy. Dobra jazda na dystansie. Wydawało się, że bez problemu awansuje. Tymczasem Janusz Kołodziej to chyba jeden z większych pechowców oprócz Krystiana Klecha tych zawodów. No tak, dokładnie tak. Nie chciałbym tutaj za dużo może zwalać winy na innych ludzi, czy ja w ogóle nie lubię osądzać w ogóle innych ludzi, ale chyba najgłówniejszym aktorem był dzisiaj sędzia, który nie wiem, czy się uwziął, czy specjalnie chciał poprzeskazać, że tak powiem, tym zawodnikom, którym się, że tak powiem, należało to wszystko. Co mogę powiedzieć o sobie? Generalnie to w pierwszym biegu tak bardzo mi zależało, że byłem tak spięty na tych zawodach, że po prostu, że w ogóle zepsułem pierwszy łuk, później walczyłem te dwa punkty, ale to już było na dystansie. No a w drugim biegu to już w ogóle wielkie nieporozumienie, w ogóle aż kibice się pukali po głowach i sami nie wiedzieli, o co chodzi. Ja zostałem wykluczony, gdzie z Adrianem Miedzińskim żeśmy się spięli i na równej, że tak powiem, odległości w ogóle wszystko się stało i jeśli coś powinno być powtórzone w czteroosobowym składzie i powinny być równe szanse i akurat ja musiałem się przewrócić, no bo gdybyśmy się szczepili obydwoje, to pojechalibyśmy prosto i było po mnie i po Adrianie, a jeszcze ja mam kontuzję, Adrian też ma swoje kontuzje i też mieliśmy nawet powiedziane przed zawodami, żeby uważać na swoje kości. No ja akurat w tym momencie nawet mi jeszcze ręce spadły, dlatego od razu wybrałem, żeby się przewrócić na ziemię. Sędzia postąpi jak postąpił, wykluczył mnie i w ogóle nie chciał rozmawiać tak, jakby w ogóle nie było tematu. Jedno, co tylko bym chciał i sędzia niestety tego nigdy nie będzie miał i nigdy tego, że tak się nie poczuje, że po prostu, że taki zawodnik jak ja, czy inni, walczymy o to, żeby po prostu dobrze pojechać, staramy się, nawet narażamy swoje życie i kości. I w takim momencie nagle sędzia po prostu to wszystko tak jakby specjalnie nam robi na przekór, tak by widział, że my się łamcie, a wam i tak przeszkodzę. No niestety. Szkoda, udało się, bo ścisła czołówka Polski, najlepsi wszyscy, każdy odłożył sobie najlepszy sprzęt na ten dzień, bo wiadomo, liczy się Mistrzostwa Świata i Polski dzisiaj i Liga. No udało mi się w tym biegu z Miedzińskim, troszkę trzecie pole mi zalali wodą i mnie postawiło, a później wolałem nie ryzykować, bo z tyłu atakował Rajkowski. Były dwa punkty też dobre i dowiozę to, a powalczę w finale. Powalczę w finale. Finale będzie bardzo ciężko. Czy czujesz już w tej chwili, po tym awansie dalej, presję na twoją osobę, presję kibiców, presję Leszna? Nie czuję żadnej presji. Presję miałem rok temu we Wrocławiu i tak to wyszło z tą presją, że byłem dziewiąty. Teraz padł na luzie i chcę awansować do finałów najpierw i wejść do tych półfinałów i później w finale już pojadę najlepiej, jak potrafię. Motocykle mam dobre, szybkie, więc nie powinno być problemu. A stadion na Mistrza Świata, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Bardzo duża nerwówka, męczyłem się strasznie, byłem wolny w polu, zero swobodnej jazdy. Tragedia dzisiaj, ale cieszę się, że przeszłem dalej i będziemy walczyć, żeby wejść dalej do finału. No właśnie, twoje motocykle w dwóch pierwszych startach pracowały wręcz fatalnie, bo widać, że na dystansie zupełnie sobie nie radzisz. To znaczy, czy fatalnie? Pierwszy bieg był źle przełożony, drugi było dużo... Bo wygrałem start, prowadziłem, tylko powtórkę biegu popsułem, bo przegrałem start, a w polu nie byłem wolny, tylko zabrakło dla mnie miejsca, po dłużej wjechałem i musiałem położyć motocykl, a później gospodarze tor polali i pogubiłem się wtedy silniki po tym polaniu, po polaniu toru nic nie jechały i strasznie się męczyłem. Zakończyły się już zawody krajowe, finał eliminacji do indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. 7 zawodników uzyskało awans. Jeden będzie rezerwowym, pozostali będą musieli szukać szczęścia w przyszłym roku. Oto klasyfikacja punktowa dzisiejszych zawodów. Patryk Powlaszczyk 6 punktów, Paweł Miesiąc 3 oczka, Krystian Klecha 11 punktów i pewny awans, Janusz Kołodziej punktów 7 i 2 punkty w biegu dodatkowym, a więc będzie tylko rezerwowym. Marcin Jaguś uzbiera przez całe zawody 3 punkty, Norbert Kościuch 7, Michał Rajkowski 7, Mirosław Jabłoński 6, Karol Zombik 9 i on awansował dalej, Mateusz Szczepaniak 10, Paweł Chlip 7 punktów, wygrana w biegu barażowym pozwoliła mu na awans, Adrian Miedziński
uzbierał tych punktów 9, Marcin Rempała 11, Krzysztof Kasprak 14, Krzysztof Buczkowski 5 oczek, Zbigniew Suchecki 4 i rezerwowy Robert Kasprak tylko i wyłącznie jeden bieg na 0 i później więcej na torze się nie pojawił. My z Bydgoszczy już się żegnamy. Dziękuję serdecznie Intermedia Group Michał Stencel przy współpracy Studio Foto Wideo Stabmar.